Idziemy teraz na obiad, to znaczy ja idę sama, a oni zrezygnowali, bo stwierdzili, że to jest bardzo daleko. Teraz wam pokażę. O, ja się trochę przejdę, chociażby dla zdrowia, zanim oni podjadą. Jedziemy do góralskiej atmosfery w Ciechocinku. Ciekawie tam. Restauracja 24H. Zapraszamy celuśką dobę i na wszelijakie imprezy w zależności od okoliczności. To ja chcę mieć tu urodziny. Naprawdę? Podoba ci się? Znaczy no, podoba mi się, jakby nie było tych martwych zwierząt. Ale kominek ci się podoba? Kominek, tak, kominek jest bardzo ciepły. Przegryź z jajoku kieza flaskę chytos, bo o słabej głowie dziewki nie upytos. O matko! Co widziała? Poliwka z sąsiadowej kury jest. Jak nie z ptoka, to z potoka. Ktoś fajnie wymyślił. I to co? Najważniejsze chirupse jadło z wieprza. Dzikse rogate, baby z ciasta ulptyły. Połknij ciasto sik na koniec, co by gardło przepłukać. No tutaj mi się podoba wyrzeźbione. No te wyrzeźbione w granicie. Pięknie, ładnie. O, a tutaj lisek. Zobacz, Oliwka, jaki miły lisio. Zobacz, jakie. A tutaj drugi lisek i niedźwiedź, a to dzik. No i piękny kominek. I idziemy. Karczma 24H. Polecamy. Idziemy na spacer po Ciechocinku. Oliwka jest bardzo smutna, bo jest jej zimno. Idziemy w stronę słońca. Koty. Andrzej zawsze widzi takiego kota. Jak ma białe cztery łapki, to zaczynamy. O, i rzeczywiście, cztery białe łapki. Taki zabobon, tak? W USA, when I was in the United States, if I had seen cat like that, then I always had some extra cash. Mostly I found it. On the street. Or someone called me with a job and then same day I had the cash in my hand. No właśnie, że. Ale słuchajcie, dziwne jest to, że ja tu siedzę z bliżej okna, Andrzej siedzi dalej i to Andrzej wylukał kota, a nie ja. To jest bardzo dziwne. Bo Andrzej ma takie oczy dobre na takie rzeczy. I tak zawsze jest. My middle name is Sokole Oko. Piąty dzień śniegu. Dzisiaj już jest naprawdę taki coraz brzydszy. Wczoraj padało cały dzień, ale ja nie nagrywałam, bo wczoraj Oliwka chorowała. I przedwczoraj już dwa dni w sumie. Wczorajszy dzień już był lepszy, prawda? No, o wiele niż wcześniejszy. No właśnie. I to jest jej śniadanie, słuchajcie, zobaczcie. Jak myślicie, jaka to choroba? Odpowiedź A, angina. Odpowiedź B, rotawirus. A odpowiedź C... Nie powiem tego. A odpowiedź C, zapalenie ucha środkowego. Co to może być? Tutaj jest jakiś napój. Ja tego nie wypiję. Lekarstwo. Tu jest herbata. Tu są płatki. Jest jeszcze jabłko, a tu już były banany, ale wszystkie zjadłem. Odpowiedź jaka jest prawidłowa? B. Prawidłowa odpowiedź jest B. Rzeczywiście, masz rację. Jest to kto zgadł ten rotawirus. Ja będę pierwszy raz jechała Hondą w śnieg i wiem, że to nie jest łatwe, bo ona jest dosyć niska, ona ma niskie zawieszenie. Więc jedziemy mojego syna samochodem. Jest bardzo nisko, jest niżej niż w moim samochodzie. I tu trzeba przystawiać najpierw
do blokady. 3, 2, 1, 0. Yes! Czekaj, chyba jeszcze raz. Chyba o to chodziło, tak? O! Siła jak maszyna. Prawdziwa, to jest herbatka dla ciebie. Będę wiozła Oliwkę szczęśliwie. Teraz jeszcze moja kolej wrócić. Na razie. 13.30. No. Dobra, będę. Jak zaraz mnie zobaczycie w domu, to znaczy, że dojechałam i wszystko jest ok. Jestem z powrotem w domu. No zdziwiłam się, że mój mąż i mój syn mówili, że uważaj, uważaj, uważaj. Ja myślę, że oni nie wierzą w moje możliwości. No właśnie, mężczyźni myślą, że kobiety gorzej jeżdżą. No to nieprawda, bo my jeździmy ostrożnie. Nabrałam chęć do tego, żeby zafarbować włosy. Kiedy byłam fryzjerką, to zostawiłam sobie swój numer, numer swojego koloru włosów, czyli 4. Jest to brąz, naturalny brąz i ja mam taki kolor włosów i od jakiegoś czasu nie farbuję w ogóle włosów. Fryzjera chodzę czasami na sama się obcinam różnie, ale teraz mnie napadło, rzeczywiście chcę to zrobić sama, nie wiem z jakim efektem, bo ma to trochę swoje lata, więc może być przeterminowana, ale spróbuję, myślę, że będzie dobrze. Polecam, bo ja stosowałam to i to był fajny krem koloryzujący bez amoniaku i to jest Riches de Diacolor z L'Oreala. To są kosmetyki profesjonalne L'Oreala na niefarbowane włosy. Jeśli ktoś ma niefarbowane włosy wcześniej, to właśnie polecam coś takiego. To jest dobre. Ma taki fajny kolor. Farbę 50 ml i płynu dałam 75 ml. To jest taka fajna tuba, dzięki której mogę wymieszać farbę. Malujemy. Wygląda tak. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Oliwka umie rysować, szkicować, więc ja się nie boję oddać w jej ręce jako fryzjerce. Ale tylko podcięcie końcówek oczekuję od Oliwki. Równo? A, to będzie trudno. Dobra, i nie odkręcaj głowy. Ile ty byś chciała? Procentów. Tyle mniej więcej, tak? Może być tyle.
równo. Po koloryzacji wyglądam tak, gotowa do wyjścia. Jest bardzo ładny, taki właśnie świetlisty. Jestem zadowolona z tego, z efektu i to jest krem, więc to jest bez amoniaku, także to tak nie niszczy włosów jak zwykła farba. Teraz się czuję lepiej, dobrze. Właśnie podczas studiów straciłam takie zainteresowanie tym, żeby dobrze wyglądać, w ogóle nie zwracałam na to uwagi. Siedzę w książkach, jest już 5 lat. Zaczęłam studiować późno i teraz już kończę, ale to jest 5 lat ciężkiej pracy, siedzenia, ślężenia w książkach i w ogóle no bycie w tej szkole. Nie wiem, czy wy macie też coś takiego? Szczególnie wy kobiety. Mężczyźni może też mają, prawda? Każdy z nas ma takie gorsze okresy swojego czasu w stosunku do wyglądu, tak? Że zapominamy, po prostu lecimy, tak? Że po prostu włosy, dobra, w kitkę, czy tam coś i do przodu, i do przodu. Wczoraj właśnie był taki dzień, poszłam do sklepu, wyleciałam po prostu tak szybko, no a tam byle jak. I po prostu spotkałam znajomych i mówię, kurczę. Oni mi pamiętają w ogóle z innej strony, że właśnie dbałam o siebie, że zawsze byłam umalowana, zawsze byłam ładnie ubrana, bo tak było rzeczywiście. W tej chwili nawet ubrania jakoś tak nie kupuję i jakoś tak mnie nie cieszą. No właśnie, żeby podkreślić swoją urodę, żeby jakoś tak no, poczuć się dobrze. I znaczy nie miałam to w głowie, nie miałam to w głowie, żeby się poczuć dobrze, bo się po prostu czułam tak jak czułam i uważałam, że to mi nie podwyższy mojego samopoczucia. I to jest ten właśnie czas, gdzie ja się budzę ze snu zimowego i w ogóle dzisiaj na skakance skakałam, ćwiczenia robiłam, znaczy w ogóle ćwiczyć to ja zawsze ćwiczę. To akurat z tego to nie uciekłam, bo jogę bardzo lubię i myślę, że zrobię taki vlog właśnie fajny, bo nie zdążyłam powiedzieć, że kiedyś właśnie w Stanach byłam jeszcze instruktorką aerobiku, więc jak będziecie ze mną ćwiczyć, to nie musicie się martwić, że sobie coś połamiecie, bo ja Was przeprowadzę przez te ćwiczenia bardzo bezpiecznie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, mam fajne metody na właśnie na płaski brzusz, a właśnie jakieś tam ujędrnienie nóg, ujędrnienie rąk. W Polsce też prowadziłam zajęcia aerobowe, prowadziłam fitness i w Stanach tak samo, jak byłam młodsza, a teraz robię tylko dla siebie, ale pomyślałam sobie, że mogę to zrobić z Wami, bo dalej to robię i dalej sprawia mi to przyjemność i możemy razem poćwiczyć. To będą takie ćwiczenia właśnie kilkuminutowe właśnie na różne partie ciała, tak? Może potrzebujecie czegoś takiego, tak jak i ja, obudzenia się ze snu zimowego i właśnie bycie tą ładniejszą, tak? Pomimo, że jesteśmy ładne, jesteśmy piękne, Polki, my jesteśmy cudowne, ale chcemy teraz jakby zaznaczyć to, prawda? Podkreślić to.